Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Space Engineers z astronautą Karimirim. I teraz tak, nie, zacząłem nagrywać trochę do skoku. What the hell? Dlaczego ja widzę tamten magnes? Dlaczego widzę ten. A, może tu widzę anteny? Dobra, na razie się tym nie będę przejmował. Z doskoku zacząłem tworzyć nowy pokój dla reaktora. No i tutaj, tak, w którymś momencie pomyślałem sobie, no to może włączę nagrywać. Bo tak. No i w konsekwencji, tak w końcu będzie. Włączę nagrywanie. Z tym tylko, że tutaj mam pewne problemy. Problemy, w jaki sposób zrobić reaktory. To jest razy jeden nuklearny reaktor. One w sumie łącznie produkują po 15 kW każdy. I zasadniczo docelowo chcę, żeby były 4. Nie chcę tutaj budować tego wielkiego reaktora, bo on jest po prostu za duży, za dużo rzeczy wymaga, ale na razie tak to mniej więcej wygląda. Będziemy mieli małą taką kolumnę sięgającą aż do nieba. Wiem, trochę mało pomysłowe, ale na koniec końców. W końcu na nic więcej mnie nie było stać. Dobra, to będzie tak. Konwejor. Te dwie rzeczy, które tutaj widzicie, te dwa takie duże zbiorniki, to są zbiorniki na Jezu, jak to się nazywa? No, na wodór. Na wodór. Jeszcze nie wiem, do czego mi mogą być te zbiorniki potrzebne, ale najwyraźniej kiedyś będą. Dodatkowo jeszcze w tym miejscu chcę mieć panel z guzikami. Chcę mieć panel z guzikami włączający i wyłączający mi te reaktory. Czy jakieś dodatkowe atrakcje, tutaj jakąś komorę na to robić? Nie, nie zamierzam. Zrobimy inaczej. Jeszcze będą dodatkowe lampy. Będziemy mieli dodatkowe lampy, które będą nam pokazywały, czy reaktor jest włączony, czy jest wyłączony. Szkoda, że nie można zmienić lampie inaczej. Szkoda, że guzik nie jest w stanie zrobić dwóch czynności. A może mógłby być w stanie. Czyli jednak będziemy mieli tutaj motyw dodatkowy. Pod tytułem coś takiego. Jak? Bo potrzebujemy. Kurde. Właśnie, cholercia, no. Zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. Przestawimy te reaktory w taki sposób, aby od razu one pokazywały swój status, czyli nie będą stały przodem do nas, tak jakby normalnie stały, tylko będą stały bokiem i do tego jeszcze będą w takiej. W takim pierścieniu będą stały. Że będą jeden do drugiego będzie przylegał. Jeśli można by to tak nazwać. O. I wtedy one będą czerwone i będą zielone i ten, który będzie działał i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to nam rozwiąże trochę problemów. Konwejor. Następnie co? To musimy to wszystko połączyć. Tutaj będzie taki mały zgrzyt, bo najwyraźniej muszę w tym celu zrobić dziurę w suficie. I to porządno, bo chciałbym tutaj wlecieć paradoksalnie moim spawaczem. Nie, niestety on się przez normalny sufit nie zmieści. Przez normalny sufit się nie zmieści. Właściwie w ogóle nie wiem, czy da radę tutaj tak poprawdzie wlecieć, żeby manewrować w miarę bezpiecznie. Ciężka sprawa.
tyle wam powiem. Zaraz tu i tak wypróbujemy. Ale, o, skończyło się mi miejsce na steel platey. To odłóżmy trochę. No to właściwie chyba dlatego, że rozebrałem w międzyczasie ten reaktor, który tam stał. To może zróbmy taki numer, że my ten reaktor na razie zespawamy do kupy. Włożymy do niego... Aha, nie włożymy. Tak, teraz będziemy mogli dopiero włożyć. Reaktor... Spalę reaktor 10. To byśmy... Dobra, okej, to on tam działa. To my sobie tutaj za chwilę z nim poradzimy. Konwejor. Smart cargo conveyor. Konwejor 6 sztuk. Dobrze, sobie z nim poradzimy. Jakieś tutaj bzdury. Tak. Dobra, to teraz możemy zebrać nasze płyty. Podoba mi się również patent, który zrobili na podświetlenie tych gratów, które się unoszą. Bardzo, bardzo mi się, wam powiem, podoba. Dobrze, teraz następnie co potrzebujemy, to jest konwejor tu. 4. Raz, 2, 3. Zróbmy tak. Raz, 2. Tu będziemy musieli postawić konwejer zwykły. To dlatego, że gdzieś stąd chcemy wyprowadzić rurę sięgającą aż do naszej głównej bazy. Teraz 5. Tak, 1. Drugi. Jest. I teraz główna rura. Ciekawe, czy te rury przewodzą energię. Prawdopodobnie przewodzą, wbrew pozorom. Tak podobnie jak szkło mi się wydaje. Jeszcze powiększmy sobie otwór. Nie jestem pewien naszego spawacza. Super jest ta moja szlifiarka. Bardzo mi się podoba ten wyższy tir. Okej. Tak. Dobra. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie teraz tutaj coś zespawać. No, chodź tu. 9. Włazimy. Włączone. Oddokujemy. Jesteśmy się w stanie oderwać. Tak, jak najbardziej. Nice. Mam całą ładownię. Ważymy prawie 100 tysięcy kilogramów. Więc musiałem dorzucić więcej żyroskopów, ale widzę, że nie do końca będą one nam potrzebne. Czyli powinniśmy mieć to, co nam jest potrzebne. Plejty, nie plejty. Rury, nie rury. Silniki. Więc możemy zacząć spawać całą tą... Muszę się jeszcze troszkę nauczyć latać tym stateczkiem. Bo się obijamy o różne dziwne rzeczy. Na szczęście niezbyt drastycznie. No. Coś mi się skończyło. Coś mi się skończyło zdecydowanie w ładowni i skończyło mi się. Construction components zabrakło. Czyli cholera. No właśnie, to jest ten ból tego całego oddokowywania. Myślałem, że wystarczy nam więcej. To może wyłączmy zanim zginę. Że wystarczy nam na więcej. A tu taki ząb. Może trzeba było większą ładownię i większy statek. Ale to z drugiej strony trzeba by wtedy zrobić coś na kształt krecika. Tak. Coś na kształt krycika z wysuwanym zestawem do albo spawania, albo do rozwalania, żeby ten statek, pomimo dużej ładowni, był w stanie jakoś sprawniej manewrować, ewentualnie spawać, czyli byśmy spawali po prostu przy pomocy takiej długiej lansy. Ale tak, dobra, construction component. Gdzie jest nasza ładownia? Gdzieś tutaj była na końcu, się zawsze pojawiła spawacz ładownia. 1000. Może niekoniecznie.
100, może 800. Ciężko powiedzieć, ile tego wyjdzie tak naprawdę. Podejrzewam, że wbrew pozorom jeszcze nam się skończy. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Chodźmy, lećmy. Inercja. Dziękujemy Ci, Sid Johnson, za pochłaniacze inercyjne. W przeciwnym wypadku mielibyśmy spore trudności. No i teraz czas na spawanie precyzyjne. Musimy wlecieć do środka. Jak widać, spawanie idzie całkiem nieźle. Jeden zbiornik zespawaliśmy prawie dobrze. Czegoś mu brakuje. Z tego co widzę. A moment, tu się konwejor nie zespawał. No. Tak, czegoś tam zabrakło znowu tym razem. Pewnie komputera albo czegoś takiego. Nie, komputery są. To zapewne jakiś rurek. To na pewno głupota. Na tyle nieistotna, że po prostu przyjdziemy tutaj za chwilę dokończyć. Ale do takiego dużego spawania, jak widać. No w ogóle nam zabrakło jakichś więcej rzeczy. Wbrew pozorom. Więcej rzeczy nam zabrakło. Aha. Nie polatamy sobie po pomieszczeniu. Jesteśmy zbyt duzi. Hihihihi. Ale widać reaktory. Jesteśmy w stanie podspawać odrobinę. Jeszcze. Jakieś podstawowe graty w stylu steel plate'y jeszcze jesteśmy w stanie ogarnąć. Został nam drugi zbiornik, który idzie nieźle. Dobra, skończył się dzień dziecka. Ożysz w bordę. Mam nadzieję, że... Cholera, przestań. Mam nadzieję, że to nie wybuchnie. Musimy się stąd wycofać. Jakoś, zanim coś rozwalimy. Wróćmy do dokowania. Przydałoby się dokowanie. Chyba się żeśmy podspawali trochę. Kurde, muszę uważać zdecydowanie. Ewentualnie zrobić ten manewr, co wszyscy robią, i założyć czujnik wykrywający gracza i wyłączający nam te wszystkie graty. Tu tankujemy. Nie. No ja wiem, że jest low. I nic na to nie poradzę. Low. O, czyli się musimy przesunąć. No. Nie w tą mańkę. Do góry. W bok. Goddammit. Trochę do przodu. Jesteśmy za nisko. Co jest? Kurczę, nie mogę trafić. Zeza. Jakiegoś. Teraz. O, dobra, teraz się udało. Sobie wysiądziemy i się udamy na podleczenie. Najpierw. A potem pójdziemy zobaczyć, co nam zabrakło. W międzyczasie spokojnie, ja tam wywierciłem dziurę, ale odessałem cały tlen, który się dało. Więc nie powinno być aż tak dramatycznie, jeśli chodzi o straty powietrza. Przewidziałem ten fakt. Okej, okay, jesteśmy podleczeni. Udajmy się na kontrolę jakości. Small steel tubes. Reaktor components, metal grid, small steel tubes. Zdecydowanie small steel tubes były tym, co nam zabrakło. To w ogóle ten, żeśmy nie dospowali. Components, metal grids. Dobrze, to teraz próbujmy zrobić taki motyw.
W końcu żeśmy zainstalowali zdalne sterowanie, prawda? Reactor Components. Reactor Components. Small Grid. Ustawmy sobie na... Nie wiem, ile tu będzie. 200. Mam nadzieję, że wystarczy. Schowajmy empty, będzie nam szybciej przerzucało. Musimy znaleźć jeszcze Small Reactor. Wróć, Reactor Components. Które miały swój w ogóle osobny kontener. O, mamy Reactor Components. Ale nie chcemy ich aż tyle. Weźmiemy ich... No, nie jestem pewien, też za 200 sztuk. No dobrze, 300. I tak to zabraknie. 24. Następne, co było na liście, to Small Steel Tubes. I tego nam zabrakło najwięcej. Więc weźmiemy ich najwięcej. 2, 3, 5, dobrze. Następnie bierzemy sobie, wychodzimy stąd. Broadcasting on off. Dobra, kabili. A, to musimy się włączyć. O, broadcasting on i static grid. Ej, wait a minute. Static grid. Gdzie jest nasz stateczek? Dlaczego on nie działa? To mogłem wylecieć przez dach w sobie. Już widzę przyzwyczajenia nam odruchy wchodzą. Czyżbyśmy sobie rozwalili antenę? Gdzie jest ten remote controller? Nie, no remote controller jest. Antena jest. Spa antena. No dobra, no to rany. Jak nas nie chcą, to nas nie chcą. To myślałem, że przez chwilę przylecimy, bo tak to... Small grid, static grid. Może jak jesteśmy połączeni, to, to się nie da. Trzeba będzie najpierw zrobić jakiś taki mantyk, że się to przełączy. Dobra, spawamy dalej. Okej. Ten reaktor się włączył. To pewnie dlatego, że jest w tej chwili podłączony już do konwejerów, które to zaczynają zaopatrywać go w normalne paliwo, czytaj uran z rafinerii, bo gdzieś tam się cały czas jeszcze przepala uran. Prędzej czy później się przepali. Dobra, naprawmy ten zbiornik, zanim wyleci w powietrze. Tutaj pewnie nie wlecimy, jest za mało miejsca. A jednak, patrzcie, sięgamy. Sięgamy i robimy to na tyle Dobra, już, idę sobie. Dobra, przestań. Dobra, wylećmy teraz. Kurde. Strasznie jesteśmy duzi. Prawda? No ale to ten statek nie był nigdy projektowany z myślą o tym, aby operować wewnątrz bazy. Prędzej był przewidziany do właśnie spawania platform. Tak? Jest wszystko ok? Dobra. Wyłączmy to. Poświecimy sobie do środka. Wysiądźmy. No jak to wygląda? To jest wszystko zespawane. Ten reaktor chodzi, teoretycznie nie powinien. Ten jest dobrze, ten zbiornik jest w porządku. W porządku. No dobra, to ja myślę, że możemy zamykać cały dach. I resztę tej całej budowy. Myślę, że po prostu nie ma na co czekać. Konfiguracja będzie się odbywała teraz. Następny krok to jest konfiguracja tych reaktorów. Zbudowałem cztery po to, żeby było symetryczniej.
A to zespa wybierę się, bo będzie to chwila. Ja mamy płyty w eku. Z reaktory postawiłem 4, właściwie tylko po to, żeby było symetrycznie i żeby jakoś to wyglądało, bo dopóki ta baza nie jest jakaś ogromna, tak naprawdę, większy, powiedzmy tak, jeden reaktor zasila bez problemu cały proces technologiczny dla mojej bazy. O, dobra, skończyło się. Czyli wsiadamy i dokończmy. Skoro już jesteśmy. Zasila cały proces technologiczny, którym, co? No nie bez jaj, że się skończyły steel plate'y. Ale dobra, skończyły się steel plate'y. Oj, obawiam się, że ta wersja naszego spawacza jednak zostanie przerobiona. Ten spawacz jest fajny, bo jest malutki. Ma swojego multi-fuela i myślałem, że będzie trochę lepiej, trochę się lepiej sprawdzał. Niestety najwyraźniej ma mimo wszystko zbyt małą ładowność. Gdzie my jesteśmy? Tak, musimy się przemieścić. I to powoduje, że jednak też jest wkurzające. Bo mimo wszystko dostać się do na przykład... O, rady, ale jesteśmy krzywo. Musimy do przodu, nie w tą stronę. Tak. Dostać się do jakiegoś, nie wiem, terminala, jakby to tak nazwijmy to ogólnie, do terminala, który... Żyroskop mamy wyłączony jeden? A, mamy wyłączony w ogóle połowę żyroskopów. Do terminala, na przykład cargo container, wtedy zdecydowanie łatwiej by to jakoś szło. A tak, to musimy przylatywać i odlatywać. I zastanawiam się, czy by nie zrobić wersji drugiej spawacza, polegającej na tym, że no właśnie będzie taki krecik, będzie to konstrukcja krecikopodobna, tylko że będzie miała te wysuwane zestawy, powiedzmy 800. Dobra, kurczę, 2000 płyt. Bez problemu wejdzie. Tak, bez problemu wejdzie. 2000 płyt. I będzie miała wysuwane właśnie zestawy spawalnicze. Po tam, nie wiem, 2, może 3, zobaczymy. Myślę, że 2 albo 1 nawet jest to... taką dziwną kamerę. Jest to taka ilość przyzwoita, bo to pozwala na i szybkie spawanie, i spawanie w takiej jakby, no na przykład ograniczonej przestrzeni. Czyli moglibyśmy no, wlatywać do wnętrza budynków, to już nie, ale moglibyśmy spawać na przykład, że podlatujemy tu, klikamy pyk i się wysuwa nam ta spawarka i robi bzz, gdzieś tam po drodze. Teoretycznie istniałaby możliwość zastosowania takiego mechanizmu nawet tutaj, na tym naszym stateczku. Wylądujmy sobie nim na dachu na razie. Dobra, to wyłączmy. No nie. Wyłączmy tylko silniki i żyroskopy. Reszta musi zostać na razie działająca. Zaraz sobie zobaczymy. I Carry Mili, Small Grid. No a tu działa, czyli najwyraźniej nie może być zadokowane za bardzo. Tak, teoretycznie jest możliwość taka, abym zamontował taki piston na... wysuwany na tym naszym stateczku, tylko to wtedy on i tak będzie większy, bo całe pistony są ogromne, nawet małe. One teoretycznie na małym gridzie wysuwają się tylko o 2 metry. To mogłoby... To mało piston. 2 metry to jest niewiele. Ja się bawiłem właśnie tym. Zobaczcie, co to za, jaka to popierdółka po prostu. Inna sprawa, że jest to malutkie. A jak coś jest malutkie, to pasuje tylko do tych portów. I wtedy jest problem z podłączaniem tego wszystkiego. Bo te ramiona nie mają złącz małych. Niestety.
Mogą operować na małym złączu, ale wtedy są problemy z przesyłaniem bitaków. Dlatego tutaj na razie sobie odpuścimy. Chodźmy do naszego reaktora, który w międzyczasie już chyba jest gotowy i zrobiony. I właściwie moglibyśmy napuścić powietrze, prawda? Wyłączmy to wszystko. Mam nadzieję przynajmniej, że jest wszystko gotowe. Air vent, depressurize off. Tak, to też można również, myślę, włączyć sobie generator tlenu. W tym przypadku. Toggle block on. Oxygen generator on. Pytanie, czy jest hydrogen? Hydro... Nie, jest tylko zbiornik. Jest tylko zbiornik, czyli muszą produkować generatory tlenu, wodoru. Jeszcze można tylko sprawdzić, czy jest stockpile. No, powoli się wypełnia. Powoli się wypełnia. Lodu mamy, powiedziałbym jak lodu, ale to by było bardzo śmieszne. Czyli tak, zróbmy sobie reaktor 1. Set of actions. Dobra, baz rea 1. Kresik reaktor, smaller reaktor 10. To są te reaktory nasze. Baz reaktor 1. Tak. Najwyraźniej takie wysokie numery powstały dlatego, że z jakiegoś powodu kilka razy je żeśmy stawiali. Dobra, następnie ustawiamy klawiaturę. Setup actions na batony. Reaktor. Krecik, nie. Baz. Toggle block on off. Baz reaktor 2. Toggle block on off. Baz reaktor 3. Toggle block on off. Baz reaktor 4. Toggle block on off. Dobra. I co teraz? I teraz po wciśnięciu guzika będziemy w stanie włączać i wyłączać poszczególne reaktory. O! No z tym tylko, że one tam nie mają paliwa, więc nie działa. No ja jeszcze bym tutaj dorzucił światełka, tylko że niestety jeden guzik nie jest w stanie operować kilkoma rzeczami naraz. Trzeba by było na przykład włączyć w to blok programowalny, albo jakiś inny dziwny timer blocking, co chyba się nie chce, nie za bardzo mam pomysł. I nie widzę sensu, żeby takie rzeczy uskuteczniać. Dobra, wystarczy tyle na dzisiaj. Ta komora reaktora, teraz to wygląda prawie jak komora reaktora. Mówię prawie, bo tak jakoś wygląda żałośnie, można się było bardziej wysilić. Po prostu mamy za duży pokój. Ale cóż zrobić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Space Engineering z Karmirim. Cześć.